Ze mną jest Maciej Suleński, bo do walki jego zostało niespełna 2-3 dni. Powiedz Maciuś, dzisiaj była sesja zdjęciowa, przyjazd do Kalifornii, wcześniej było nagrywane trailery, jesteś w głównej walce wieczoru. Ty czujesz, że wróciłeś do tego większego boksu? Wiesz co, tak, witam wszystkich serdecznie przede wszystkim. Czy wróciłem, to zobaczyłem, bo żeby wrócić do dużego boksu, to trzeba tą walkę wygrać, tak? Wiadomo, jestem tutaj na dużej walce wieczoru, zostałem naprawdę bardzo fajnie przywitany przez ekipę Matchroom, że fajnie, że jestem, że mimo mnie widzę z powrotem, że długo mnie nie było, że po prostu fajnie, że jestem. Natomiast to jest duża gala, natomiast jest to duża gala na zapleczu elity kategorii super średnie, natomiast żeby wrócić do tego dużego boksu, dla mnie duży boks to jest, że jesteś w ścisłej elicie, czyli w tej top 10 danej kategorii wagowej. Żebyś w tym top 10 danej kategorii wagowej, trzeba pokonać jego Pacheco i wtedy będzie można powiedzieć, że wróciłem do dużego boksu. Ty miałeś już walki w kategorii super średniej. Pamiętam, że przez dłuższy czas boksowałeś w Polsce w super średniej. Ale to jest pierwszy poważny pojedynek w tej kategorii wagowej, bo i zwycięstwo z Proxą, które cię otworzyło karierę, i z Jacobsem, Rosado, nawet Centennial Junior było poniżej kategorii średniej, a wszystkie te pojedynki, Andrei Titleshot, to była kategoria średnia albo poniżej. Czy ty czujesz w związku z tym jakąś niepewność, że to jest nowa kategoria i taki duży pojedynek? Nie, wiesz, nie czuję niepewności, bo ja tak naprawdę zawsze lubiłem boksować z zawodnikami większymi, troszeczkę silniejszymi. Zawsze miałem problemy z zawodnikami bardzo ruchliwymi, silnymi, którzy gdzieś tam, nie, bardziej ruchliwymi i mniejszymi, którzy gdzieś tam mi uciekają między nogami. Ja zawsze byłem wysoki w swojej kategorii wagowej i wspomniałeś o Jacku Kulkaju na przykład. To była ta walka, gdzie naprawdę zawodnik bardzo wysokiej klasy, tak jak Jack Kulkaj, który potrafi wykorzystywać swoje niedobre warunki fizyczne, czyli jest niski, bardzo szybki, bardzo ruchliwy na nogach i dobre technicznie. Tacy rywale mi bardzo sprawiają mi trudności. Natomiast Diego Pacheco, który jest bardzo wysoki, można zejść troszeczkę niżej w ten półdystans, gdzie można wykorzystać również szybkie nogi, które mam przy jego nie za szybkich nogach. Takie style uważam mi się sklejały bardzo fajną całość, którą będę mógł wykorzystać przeciwko niemu. Na papierze sprawdzałem, nie wygląda to dla ciebie korzystnie, chyba ze 12 lat różnicy, jeśli chodzi o wiek, chociaż trzeba zaznaczyć, że ty jeszcze jesteś w sile wieku, powiedzmy, kategorii super średniej na pewno, bo 35 lat to nie jest zły wiek dla pięściarza, natomiast tutaj jest 12 lat przewagi Diego Pacheco. Jeśli chodzi o wzrost, ta różnica nie jest aż tak kolosalna, natomiast ten zasięg ramion jest gigantyczny. Czy to będzie duży problem? Oczywiście, powiem ci, wczoraj zastanawialiśmy z Diego Pacheco oko w oko. Stanęliśmy naprzeciwko siebie i no jest to jeszcze, jednak widać, że jest to dzieciak jeszcze. To jest 23 lata chłopak. Niby są zawodnicy, którzy w wieku 30 lat wyglądają jak mężczyźni, że już widać, że ta muskulatura, ta budowa ciała jest typowa męska, tak? Natomiast od Diego Pacheco to jeszcze nie jest ten typ faceta. Jest niski, jest wysoki, taki bardzo wiotki. Tego ciało jeszcze jest takie wydaje się dziecięce. Na przykład porównując mojego zeszłego rywala Montgomery'ego, który miał takie same warunki fizyczne, właściwie wzrost ten sam, jak stanęliśmy oko w oko, no to on rzeczywiście na taką turegę się podawało, to podawał mu się kawał grabi, kawał tak naprawdę kawał łopaty, a tutaj jednak ta rączka jest taka bardziej wiotka, tak, a więc nie jest to jeszcze taki ukształtowany mężczyzna. Na pewno ta jego siła też nie będzie tak wielka jak mojego zeszłego rywala, który był na pewno dużo bardziej surowy technicznie. Jest wiele znaków zapytania, wiesz Maćku, bo patrząc na to, jak ostatnio boksował Pacheco, jakie ostatnio boksowałem ja słabo, to nie można odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, tak ta walka będzie wyglądała, tak? Bo tak naprawdę ja dopiero w tej walce będę mógł pokazać 100% siebie, bo to jest wszystkim motywacja dla mnie ogromna, a duże motywacje mnie motywują, tak? Na pewno na Pacheco jest to również motywacja, też bardzo duża. Ciekawe, czy ta motywacja go nie przerośnie, ponieważ walczy u siebie, walczy przed dużą publiką, wie, że stanie naprzeciwko niego gościu, który też potrafi walczyć, który potrafi uderzyć, który nie męczy się w grupie średniej.
I też na pewno nie pomaga mu to, że narzuca sobie tak dużo presji, że zwakatuje, nie mówisz, jak zwakatuje, ble, 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 ble. Natomiast wiesz, jak to będzie w ringu, to zobaczymy, wiesz, ja wiem, co ja potrafię, wiem, że jestem boksersko świeży, może mój licznik na to wiekowy nie pokazuje, natomiast wiesz, padałem, ale było tam jakieś wielkie w mojej głowie, więc poczekajmy na to wszystko, to wy naprawdę na 12 rund ciężkiej walki będzie na to gotowe. Trochę przerwało. Mam nadzieję, że wszystko, co powiedziałeś, się zapisało, ale mówiłeś o tym, że Paczeko nie jest dużo większy od ciebie. Nie widać takiej męskiej siły w nim, takiego dorosłego mężczyzny. Zwróciłem na to uwagę w momencie, kiedy stanęliście twarzą w twarz. Też nie było widać tego ogromnego zasięgu jego ramion. Natomiast jego rekord zaprzecza temu. 17 zwycięstw przed czasem to jest imponujący wynik i wydaje się, że chłopak ma czym uderzyć. Czy ty jesteś gotowy na jego szybki, agresywny początek? Bo on też nie zaczyna szybko, ale na pewno jest tak, że jak zobaczy, że ty jesteś slow starterem, to może postanowić szybko zacząć. Tak jak zaczął na przykład Lennox Lewis z Andrzejem Gołotą, czy tak jak zaczął Andrzej z tobą? Znaczy, wiesz co, Maciej, powiem ci tak, ja nie twierdzę, że on mocno nie bije, bo na pewno ten jego rekord jest niezły, śrubowany na byle leszczach, tak? Jest to gościu, który potrafi uderzyć, potrafi zasypać serię czasów i potrafi zadać koncentrację czas, tylko ja porównuję go do mojego ostatniego rywala, który po prostu ciężko nakautował swoich rywali nawet w kategorii super w półciężkiej. Paczeko raczej poddaje swoich rywali, ostatni ten rywal, ten nie ma Coleman jakiś, tylko jeszcze wcześniej z Argentyny, sam się poddał, dostał piękny podbródkowy cios, nie ma co ukrywać, tylko uklęknął, powiedział, że nie chce dalej walczyć, czyli to nie był klasyczny knockout. A więc on klasycznie nie knockoutuje. To nie jest to, że wychodzi klasycznie knockoutuje swoich rywali, a więc na pewno będzie trzeba uważać, że to jego długą prawą rękę, szczególnie na lewy hak, który bije pod prawy łokieć, to będzie bardzo, 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 bardzo jestem wyczulony na to. I co mam ci powiedzieć, że jestem przygotowany na to, że zaatakuję na pewno od początku walki. Taka jest moja opinia. Natomiast druga też jest strona medalu, że nie pamiętam go, kiedy on od początku atakował swoich rywali, tak? Nie atakuje. No właśnie, nie atakuje, więc... Dlatego podałem przykład Lennoxa Lewisa, który nigdy nie atakował, ale wiedząc, że Gołota jest slow starterem, postanowił zaatakować. Znaczy, jesteśmy na to przygotowani, tak? Ja jestem tutaj na to przygotowany, na to, żeby trzymać bardzo ręce wysoko, żeby obniżyć troszeczkę pozycję. Jestem przygotowany, nie chcę za dużo tutaj mówić, bo coś może przetłumaczyć. Jesteśmy przygotowani na to. Mam fantastycznych trenerów. Aureliano Sosa, na to jest gość uznany tutaj w boksie, który miał kilku dobrych pięściarzy pod sobą i wyczulał mnie na pewne rzeczy. Też genialny taktyk, widzi dużo, co się dzieje w ringu. Całe moje przygotowania opierały się na tym, żeby właśnie uciekać od tego prawej ręki, czyli wykluczyć mu prawą rękę, obniżyć troszeczkę pozycję, dużo się ruszać, bardzo dużo chodzić na boki, schodzić z linii ciosu i na to będziemy już szaleni. Ogólnie jestem wyczulony na to, że pierwsze 4 rundy mogą być naprawdę bardzo ciężkie, bo Paczeko może zaatakować. Niekoniecznie zaatakuje, bo nie widzieliśmy go, żeby atakował, natomiast ja będę musiał być bardzo ostrożny i będę go musiał bardzo umiejętnie kontrolować. Koseres, o którym wspomniałeś, bo tak się nazywał ten Argentyńczyk szybki, karcił Paczeko szczególnie lewym sierpowym. Ty w walce z Montgomerym tych lewych sierpowych trafiłeś naprawdę dużo i często w kryzysowych sytuacjach w walce z Montgomerym sięgałeś po tą broń. Nie razi cię jednak to, że na przykład w tej kategorii wagowej te ciosy nie mają aż takiej wymowy, takiego wyrazu i być może nie będziesz miał czym zatrzymać. Dlaczego jesteś gotowy na przykład na trzymanie dużego tempa pojedynku po to, żeby wygrać chociażby na punkty? Zdecydowanie to jest, będę tutaj stroną, która będzie dyktowała tempo walki.
Ja zawsze byłem zawodnikiem, który lubił tempo walki dyktować. Wywierałem presję, boksowałem dużo w ataku i wydaje mi się, że to ja będę tym zawodnikiem, który będzie tutaj dyktował warunki, jeżeli chodzi o tempo walki. I to ja będę zasypywał ciosami i też jestem ciekawy, czy to Paczeko będzie gotowy na to, żeby przyjąć tą presję i to tempo walki, tak? Bo tak jak mówię, no ja nie przypominam sobie, że Paczeko zadawał mnóstwo ciosów podczas swoich walk. Tak nie było, tak? Ja nawet sobie spojrzałem jego statystyki, to jest no 200-300 ciosów na całą walkę, no to jest... To nie jest dużo, ja zadaję 500-600, na czasami 700, a więc no, to jest kolosalna różnica. Natomiast Paczeko jest zawodnikiem, który może nie bije dużo ciosów, natomiast jest bardzo mądry w ringu. On czeka, daje się czasami wystrzelać i potrafi fajnie, jeżeli widzi tylko lukę, że zawodnik i zaczyna się rozpędzać i zaczyna się stawać jak miejscem bez głowy, który po prostu zobaczy, że no to jednak tego Paczeko można zaskoczyć, no to wtedy nagle, pamiętam też jego walkę, nawet się pamiętam z kimś, jakimś tam też dużym, jakimś takim wysokim Urugwaju, chyba gościu też taki, nie pamiętam nawet, ale było to samo, że gościu się rozkręca, był wyższy do Paczeko, rozkręcał, Paczeko mu dawał się rozkręcić i on nagle zaczął popełniać głupie błędy, popełnił błąd, skontrował go Paczeko i było po walce, tak. Natomiast tutaj, wiesz, ja jestem też mądrym zawodnikiem, ja jestem inteligentny w ringu, ja dużo widzę, potrafię się dostosować do danej sytuacji. No i nie dam się tak zaskoczyć, tak, wiesz, no też trochę stoczyłem, 12, mówisz 12 lat różnicy, tak, 12 lat różnicy w doświadczeniu, on jest 12 lat młodszy, ale to jest tak naprawdę jeszcze dzieciak, zobaczymy jak ten dzieciak będzie sobie potrafił walczyć z zawodnikiem ze mną, z dorosłym mężczyzną, który już ma duże doświadczenie i widział dużo więcej w ringu, który dostawał ciosy od Daniela Jacobsa, od Gabriela Rosado, od Andrade czy innych świetnych zawodników. Wiesz, on niczym nie zaskoczy, bo ja wszystko w ringu widziałem. Może nie wszystko, ale na pewno widziałem więcej niż to, co może wnieść do ringu Diego Paczeko. Byle się nie da zaskoczyć, byle wszystko było bardzo mądrze z głową zrobione, ustawione. I ja jestem naprawdę spokojny wynik, bo Paczeko jest do pokonania po prostu. No na pewno nie jest to jakiś skomplikowany pięściarz. Wydaje się, że to, co prezentuje w ringu, to są proste rzeczy, ale tak jak wspomniałeś, niezwykle skuteczne. Przed pojedynkiem z Charlo dochodziły do mnie słuchy, że naprawdę miałeś tam świetną formę, rewelacyjną, że ci, którzy byli przy wielu twoich pojedynkach, na przykład Paweł Kładka, ale też kilka osób innych, ja też widziałem fragmenty tych przygotowań, twierdzili, że jesteś w doskonałej formie. Jak porównasz tą formę z Charlo do dzisiejszej swojej dyspozycji? Jest to ciężko cokolwiek. Wiesz, ciężko cokolwiek porównywać, wiesz, bo prawda jest taka, że troszkę były to inne przygotowania, czy cięższe, to nie, wiesz, ja też tutaj tak naprawdę kontynuuję przygotowania, które miałem do walki z Montgomerym, bo ja wróciłem do Polski, miałem 3 miesiące przygotowań, wiadomo, do walki z Montgomerym, pamiętasz, w Canelo, potem, wiesz, tak naprawdę jeszcze leczyłem kontuzję. Wiesz, ja do walki z Montgomerym w ogóle nie powinien wychodzić, bo lekarz powiedział, że ja dopiero będę mógł wrócić za miesiąc, załóżmy, do pełnej treningu, czy za 2 miesiące, więc wiesz, lekarz powiedział, jak chcesz, boksuj, ale to, wiesz, jakby nie wiedzieć, przeskazał ból ręki, no to boksy, natomiast ten ból ręki będzie bardzo duży. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, nie myślę o tej ręce, ta ręka jest wygojona. A więc ja kontynuuję te przygotowania tak jakby pod Montgomery, czyli jeszcze dłuższe są te przygotowania. Do walki z Charlo też była inna motywacja, natomiast też był inny team, byli koledzy, był Andrzej Fonfara, był Paweł Kłach, super fajnie było. Natomiast przygotowania były kompletnie inne, natomiast wydaje mi się, że teraz jestem, kurczę, no tak samo dobrej formie. Ja staram się wychodzić naprawdę dobrze przygotowany do każdej walki, dużej walki. Wiesz, jak jest motywacja, to ja jestem dobry. Jak nie ma motywacji, no to jestem słaby. I tak po prostu działam, tak działa moja głowa, tak działa mój organizm. Nie wiem, czy to jest złe, czy to jest dobre, ale po prostu tak działam. Po prostu ufam sobie, ufam swoim umiejętnościom i wierzę, że będzie dobrze. Pamiętam, że ta propozycja walki z Paczeko, ona już przewijała się zdecydowanie wcześniej. Wtedy przeszkodziła twoja kontuzja ręki i występ w Afrykowej Federacji. Myślisz, że ten Paczeko wrócił do tego pomysłu? Myślisz, że gdzieś upatrzył sobie jakąś twoją słabość? Myślisz, że mu będziesz pasował? Że ty będziesz tym gatekeeperem, który utworzy mu drogę do walk mistrzowskich? Co to takiego? Dlaczego on sobie upatrzył Maćka Słonskiego?
Maciej, nie wiem. Wiem, że szczerze mówiąc, dlatego po prostu nie on sobie upatrzył, to też po prostu jakieś tam z góry telewizja jakby narzuciła, może nie moje nazwisko, to po prostu dwóch, trzech przeciwników. Wiem, że był też gdzie jakiś tam jeden niepokonany gość z Francji chyba, którego chcieli, ja byłem numer dwa, bo on był też Francuz niepokonany, tam chyba czarnoskóry, no ale tam się nie dogadali z nim. No i tak naprawdę zostałem ja. Ja byłem w głównym kręgu zainteresowań, że potrzebowali sprawdzianu, potrzebowali dobrego rywala, bo Paczeko ma tych rywali średnich, nokautuje wszystkich po kolei, łatwo sobie z nimi radzi, trzeba po prostu było sprawdzić. Nie wiem, czy to poszło od Paczeka, czy z góry. Nie mam pojęcia, nie interesuje mnie towarzysz walce z Paczeko i będę miał okazję go sprawdzić. Wiesz, co Maciek mnie frapuje, że masz walkę wieczoru, walczysz o duże pieniądze i jeszcze większą szansę, bo wiemy, że ta sytuacja w boksie jest taka, że rośnie wszystko piramidalnie. Możesz walczyć powiedzmy za 100-200 tysięcy dolarów, a zaraz za 2 miliony, bo tak to wszystko się dzieje. Jesteś w głównej walce wieczoru i 10-15 lat temu w Polsce każde medium sportowe by mówiło tylko o tym. Spełniałbyś amerykański sen, tak jak Gołota i Adamek. W tej chwili to jest trochę tak, że ja przejrzałem te media i w głównej mierze mówi się o tym, że Włodarczyk nie dotarł na jakąś konferencję prasową powiedzmy w gali frykowej. I czy ty masz świadomość, że dopóki nie wygrasz, to tej sytuacji jakby w Polsce nie zmienisz? Tak, mam tego świadomość. Domyślam się, że tak jak powiedziałeś 10-15 lat temu też czasy były inne. Teraz wszystko się jakby przenosić do internetu. Wszystko działa w internecie. Mamy czasy freak fightów, nie tylko u nas w Polsce, ale również na całym świecie, że ten sport ludzi interesuje go ten największy. Ten człowiek, konsument, czyli człowiek, czyli człowiek, który chce oglądać kibic, jest coraz bardziej wymagający. Tak? On chce oglądać to, co się dzieje przed uwagami. On chce oglądać wielkie walki, on chce oglądać wielkie show. I nie ma co się dziwić, tak, bo wiesz, pamiętaj o tym, że tutaj ta walka nie jest jeszcze tak, jest dużo walk, natomiast nie walczę z jakąś supergwiazdą, walczę z jakąś przyszłą supergwiazdą, natomiast wiadomo, że fajnie, nie fajnie jest to, że my friki przyśmiewają to, co się dzieje w sporcie, bo sport jest najważniejszy, tak, friki też tak jakby się opiera na sporcie, bo wychodzisz końcowo na arenę sportową i walczysz na arenie sportową, czyli tak naprawdę friki kończą się na sporcie, tak, w tym momencie. No czasy są takie, jakie są, tak, to też jest jakaś dodatkowa motywacja dla mnie, żeby tu po prostu walkę wygrać i żeby znowu być na ustach ludzi, kibiców, żeby pokazać im to, że sport jest dobry, też daje emocje i też warto usiąść przed ekranem telewizora, czy nawet komputera odpalić ten DAZN i obejrzeć walkę porządną, walkę bokserską, która tak naprawdę porządna walka bokserska nie zastąpi, że żadna walka frikowa nie zastąpi żadnej porządnej walki bokserskiej, czy walki w MMA, czegokolwiek innego. Sport zawsze się obroni, tak? Tylko po prostu, tak jak powiedziałem, konsument, czyli kibic jest teraz bardziej wymagający. Friki wygrywają, bo we frikach się dzieje, na konferencjach się dzieje. Są te nazwiska, nie zawsze mądre zachowania, nie zawsze mądre odpowiedzi, albo zazwyczaj głupie wypowiedzi, tak? Ludzie chcą to oglądać, tak? Niestety, ale no nie świadczy to dobrze też o konsumencie, tak? Bo jeżeli chcemy oglądać najczęściej wyzywających się, no już nawet nie mówię od najróżniejszych, innych, dziwnych zjawisk, dwóch łebków, którzy nie mają pojęcia, o czym mówią, no to jest problem, tak? Natomiast tak jak mówię, odbiór też jest poniżej tam pewnie 17 roku życia największy, to ciężko, żeby 17-latki oglądały sportową rywalizację, gdzie mogą obejrzeć fajne show i obejrzeć po prostu, kurczę, tak jak w gronie różnych kilku przyjaciół, fajną rozrywkę, jaką są najczęściej friki. No ja lubię tylko sport i tylko na najwyższym poziomie, także powiem ci szczerze, że odżyły nadzieje i odżyły gdzieś wspomnienia, kiedy zobaczyłem dopiero ciebie na tym Fight Weeku. Kiedy widziałem zainteresowanie mediów, kiedy widziałem, że to jest ta duża walka, poczułem wagę i rangę tego pojedynku. Dlatego życzę ci powodzenia i mam nadzieję, że w dobrych humorach spotkamy się po pojedynku.
Tak jest plan, Maciuś. Tak jest plan. Jestem głodny, głodny zwycięstwa, głodna walki, głodny wygranej, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałem, z jednej strony presja na mnie jest żadna, natomiast ten, wiesz, ten duch walki, wewnętrzne moje ambicje, no każą mi tą walkę wygrać i no mam wszystko, żeby tą walkę wygrać. Wierzę w siebie, cały czas w głowie jestem najlepszy, jestem zwycięzcą i wierzę w to, że będzie ryka w górze. Tutaj w Polsce będziemy za to trzymać kciuki i oczywiście kibicować. Dziękuję Ci, Maciu, za wywiad i pozdrawiamy. Dziękuję.